Hej wszystkim, witam Was w dzisiejszym cat vlogu. Dzisiaj chciałam nagrać ten dzień, ponieważ będę próbować zdjąć sobie czarną farbę z moich włosów. Dla tych, co nie wiedzą, to pierwszy raz przefarbowałam sobie włosy na czarno na Sylwestra, więc parę właśnie miesięcy temu. Po tym razie farbowałam je chyba jeszcze raz albo dwa i ostatni raz był w marcu, więc tak teraz moje włosy wyglądają. Nie są tak bardzo czarne, ale nadal ta czerń tam jest. Więc dzisiaj idę do miasta i będę kupować tam taki produkt. To nie jest żaden rozjaśniacz czy coś takiego, więc nie sprawi to, że ja sobie te włosy zniszczę, więc będą one w takiej samej kondycji. Po prostu to jest taki produkt, który pozbywa się czarnej albo jakiejkolwiek farby z włosów. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie używałam. Mam nadzieję, że to działa. Nie oczekuję, że całkowicie zdejmie mi tą czarną farbę, ale chociaż może troszkę, bo w ogóle dlaczego to robię, może się zastanawiacie. To nie jest tak, że nie podobały mi się moje czarne włosy, bo na wakacje po prostu chciałam wrócić do moich naturalnych włosów, bardziej właśnie do takiego brązu. Zobaczymy, jaki właśnie mi wyjdzie. Możliwe, że kupię sobie jeszcze parę rzeczy, które potrzebuję na wakacje, bo jeszcze Wam nie mówiłam w ogóle, gdzie jadę na wakacje, ale to już później w vlogu Wam wszystko opowiem. Wróciłam do domu i chcę Wam właśnie pokazać rzeczy, które sobie kupiłam. Więc jak można zobaczyć, byłam w Superdragu i w Primarku. O tym Wam właśnie mówiłam. Jest to właśnie produkt do włosów, który pozbywa się jakiejkolwiek farby. Tutaj możecie zobaczyć, jak on działa. Czyli to są farbowane włosy, a tutaj wracają do naturalnych. Więc nie wiem, czy tak na mnie zadziała, ale zobaczymy. I kupiłam sobie też coś, co chciałam od bardzo dawna. To jest taki Shima Oil, w sensie, że nakłada się to na ciało i wtedy nasze ciało tak ładnie, ma taki ładny błysk i się świeci ślicznie. Wolałabym mieć podobny produkt Fenty Beauty od Rihanny, ale troszkę jest za drogi, więc kupiłam sobie ten. To jest właśnie firma Superdraga. Wygląda ślicznie w butelce, więc nie wiem, czy tak będzie wyglądał na ciele, ale zobaczymy właśnie. I jeszcze jak będę mieć opalenizę, to będzie pięknie wyglądać. Przechodząc do Primarka, są to moje ulubione paznokcie. Uwielbiam właśnie ten kształt i ten kolor jest fajny, bardzo fajny. Tego nie będę za bardzo pokazywać, ale mam tutaj też takie ładne majtki, takie fajne koronkowe i zwykły stanik. Słuchajcie, mam tutaj taką spódnicę, która jest w moim rozmiarze, aczkolwiek chciałam, żeby była ona o wiele krótsza. Pójdę z mamą do Kraftowej i zmienimy tę spódnicę, bo jest właśnie za długa jak dla mnie. I no jeszcze w pasie ją zwężymy, bo będę chciała, żeby ona była bardziej taka z wysokim stanem. Więc no tak to wygląda. Nie pokazuję tego w holu, który bardzo, bardzo niedługo się pojawi, ponieważ chyba nie zdążę po prostu jej pokazać w takim stanie, w którym właśnie bym chciała ją mieć. Więc pokazuję ją tutaj. Ale możliwe, że w jakichś filmikach, na zdjęciach będziecie mogli ją zobaczyć właśnie, jak już będzie taka skrócona. Ogólnie wyglądam tak teraz, bo jest tak gorąco na dworze. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale w Anglii nagle zrobiło się tak gorąco. 27, 28, 29 stopni codziennie. I nie wiem co się dzieje, ja tego nie ogarniam. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Mam tutaj truskawki, borówki i wiśnie. Jest już trochę późno, bo jest po 10, ale chciałam jeszcze sobie dzisiaj zrobić te włosy i no, zobaczcie jak to będzie wyglądać. W tym świetle do tego na pewno nie będziemy mogli normalnie zobaczyć, ale włączę moje światło właśnie do nagrywania. Więc w środku mamy właśnie butelkę A i mamy jeszcze te dwie. Butelka B i butelka C. Zawartość tego wkładamy do tej butelki. Czuję, jakbym robiła jakiś eksperyment. Dobra, teraz mamy to zamknąć i potem tak zmiksować razem. I następnie nałożyć na włosy. Piszę, żeby sobie te włosy rozdzielić w takie sekcje i użyć jakiegoś grzebyka, żeby to rozprowadzić. Ja użyję szczotki, bo nie mam grzebyka niestety. Dobra, nałożyłam ten produkt już chyba na całe moje włosy, więc teraz czekam tylko godzinę i potem będziemy zmywać to wszystko, więc wracam do Was za godzinę. Właśnie wszystko spłukałam i patrzcie już jaka jest różnica.
te włosy są mokre, więc teraz wyglądają na ciemniejsze niż jak naprawdę będą wyglądać. Ale patrz, już widać ten tutaj brąz. Wydaje mi się, że to nawet nie jest mój naturalny kolor włosów. Myślałam, że moje są ciemniejsze. Nie wiem, czy nałożyłam ten produkt na wszystkie moje włosy właśnie, bo niektóre są ciemniejsze. Ale co tam, zobaczymy, jak już wysuszę i w ogóle. Wysuszałam włosy tak samo, jak je wyprostowałam, żeby to lepiej wyglądało. Jest to trochę taka masakra, ponieważ nie widać tego tutaj za bardzo. Ale końcówki mam czarne. Tutaj mam taki bardzo jasny, jak na mnie, brąz. I tutaj właśnie też u nasady włosów mam czarne. Więc trochę taki właśnie niewypał. Niegdzie te włosy wyglądają na czerwone, moim zdaniem. Wydaje mi się, że kupię sobie jakąś farbę brązową i mam nadzieję, że to zakryje, bo końcówki są centralnie czarne i to strasznie wygląda. Jest właśnie następny dzień i chciałam zrobić taki update włosów. Słuchajcie, sobie zrobiłam takie warkocze do nagrywania filmiku i w warkoczach te włosy wyglądają naprawdę fajnie, jak takie normalne brązowe włosy, ale jak dzisiaj rano wstałam i zobaczyłam to w naturalnym świetle, to moje włosy są jakieś w niektórych miejscach takie rudawo-czerwone. Szybko będę kupować jakąś farbę brązową i wszystkie będę farbować, bo chciałam właśnie mieć swoje naturalne, ale nie da się, bo to nawet nie są moje naturalne włosy, więc nie wiem, co ten produkt zrobił z moimi włosami, ale trudno. Próba numer 2. Teraz praktycznie możecie zobaczyć już efekt skończony, ale co prawda włosy są jeszcze trochę mokre. A jeśli chodzi o to, jak wyglądają teraz, to są moje naturalne, nic nie lokowałam, nic nie prostowałam, więc tak wyglądają, jeśli mam właśnie dobry dzień. I jak właśnie z mamą zaczęłyśmy farbować, to dałam sobie sprawę z tego, że kupiłam tylko jedną paczkę farby, a zazwyczaj kupię dwie, więc nie mieliśmy za dużo farby. Ale wydaje mi się, że i tak wyszło bardzo fajnie. Nie wszystkie włosy są właśnie tego samego koloru, ale to mi się podoba, bo nie jest tak nudno. Dostaję też dużo pytań o to, czy zapuszczam włosy, czy będę ścinać, ale no, jak na razie zapuszczam, chcę sobie zapuścić jeszcze z 10 cm. Chciałam tak naprawdę sobie zrobić coś kompletnie innego z włosami na wakacje. Jeszcze Wam nie mówię, bo wydaje mi się, że to zrobię. Nie w najbliższym czasie, ale chcę zrobić sobie taką bardzo dużą metamorfozę. Zajmie to trochę, ale no. Jak na razie zostaję przy takim naturalnym kolorze. Tak wygląda właśnie skończony efekt. Osobiście mi się podoba, bo właśnie o to mi chodziło, żeby te włosy były brązowe, a nie jakieś takie czerwono-rudawe. Jestem zadowolona z tego, jak te włosy wyglądają. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie. Podcięte miałam także końcówki, bo wiecie, często używam prostownicy, lokówki w ogóle, więc moje włosy były zniszczone i końcówki właśnie są podcięte, więc włosy wydają się o wiele krótsze, ale to tam odrosną oczywiście. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć tutaj o moich planach na wakacje. 2 lipca w poniedziałek, jak to nagrywam, to centralnie za 2 dni będę lecieć do Portugalii z moim chłopakiem. Będziemy tam do 11 lipca, więc w miarę długo. Nigdy nie byłam w takim ciepłym miejscu, więc jestem bardzo podekscytowana. Do Polski także będziemy jechać, ale to dopiero 5 sierpnia, więc jeszcze trochę trzeba poczekać, ale no, będę Wam jeszcze później update'ować, gdzie będę w Polsce i w ogóle. Jak na razie mogę Wam powiedzieć, że 5 sierpnia będę właśnie w Polsce. Na pewno wiem to, że będę w okolicach Lublina, w Lublinie. A jeśli chodzi o inne miasta, to nie jestem pewna. Nie wiem, czy będę w Warszawie. Zobaczymy, jeszcze będę Wam mówić na bieżąco. I to chyba tyle na dzisiaj. Mamy znowu piękną pogodę, ale ja nie za bardzo się opalam, więc jestem w miarę biała. Czekam, aż się opalę właśnie w Portugalii. Nie mogę się doczekać po prostu. Czekajcie właśnie na vlogi i na zdjęcia, bo mam bardzo, bardzo dużo pomysłów, więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę i będę widzieć się dalej w następnym filmiku. Pa, pa!